największą chyba porażką inwestycyjną było to, że nie zarobiłem kupy pieniędzy, które mógłbym zarobić, mając wszelkie informacje de facto, jakby czując się pewnie na tym polu. Nie wszedłem do gry, nie byłem w stanie rzucić pieniędzy na stół i powiedzieć, że jeżeli inwestujemy, jeżeli chcemy z tego mieć kiedyś emeryturę, no to przynajmniej poświęćmy tyle czasu, ile czasu poświęcamy, nie wiem, na wybór samochodu, jak go sobie kupujemy, na wybór chociażby telewizora, tak? Przecież robimy wtedy wielki screening w internecie, tak? I chodzimy do salonów, jeździmy, sprawdzamy, rozmawiamy z kolegami, tak? A tutaj często się dzieje tak, że po prostu podejmujemy decyzję, bo doradca z banku czy z jakiegoś innego podmiotu nam coś powiedział, a my w to wierzymy. To może być ciężkie, ale oczywiście to jest też prawda, że dla większości osób statystycznie prawdopodobnie pasywne inwestowanie będzie korzystniejsze, no bo no nie mają tych umiejętności, tej wiedzy, albo też nie mają po prostu na to czasu, bo zarabiają pieniądze. I jeżeli się będzie odkładać i jakoś sensownie, czy pasywnie, czy aktywnie inwestować, no to jest szansa na zbudowanie kapitału, no bo magia procentu składanego, no to jest po prostu ósmy cud świata prawdopodobnie. Ahoj, witam w programie Janosik. Ja nazywam się Przemek Barankiewicz i reprezentuję Finax w Polsce. Finax to słowacki dom maklerski, instytucja finansowa, która podobnie jak Janosik pochodzi, jak powiedziałem, ze Słowacji. Wbrew tego, co niektórzy u nas nad Wisłą myślą, że Janosik był Słowakiem, to nieprawda. Byłem nawet ostatnio w miejscowości, w której się urodził i w której niestety bardzo boleśnie zmarł. Finax również propaguje inwestowanie. Dlatego rozmawiałem tutaj w tym programie z osobami, które mają na ten temat coś do powiedzenia. Pytam specjalistów z rynku, ale nie tylko, o to, by nie radzili innym, jak mają inwestować, tylko by wyłożyli kawę na ławę i pokazali, co mają w portfelu. Dzisiaj moim gościem jest Przemek Staniszewski, mój imiennik. Cześć Przemku. Cześć, witam serdecznie. Przemek Staniszewski na Twitterze posługuje się nazwą analityk fundamentalny, co bardzo wiele tłumaczy. Jesteś też chyba osobą, która ostatnio była nominowana do Herosa Rynku Kapitałowego w kategorii analityk, więc bardzo rozpoznawalna postać, a do tego masz kolejny sukces w tym roku, bo widziałem w opisie na Twitterze, jesteś również fanem Lecha Poznań, więc gratulacje mistrzostwa. Dziękuję bardzo. Znakomity sezon dla Lecha. No na giełdzie trochę może nie tak idealnie, ale optymistycznie patrząc będzie lepiej. Ale twoja koszulka, rozumiem, ma trochę zaklinać WIG20. Tutaj nie wtajemniczonych, którzy tylko nas słyszą bo na podcaście, bo wiadomo, że Janosika możecie również słuchać, ale możecie też oglądać na YouTubie. Jak nas tylko słyszycie, to Przemek ma na sobie uroczą koszulkę WIG20 z rakietą, z bananem, tak? Też jeszcze? I z czym jeszcze tam? Jest rakieta i jest banan. Nie będę jej całej pokazywał, bo niestety trochę by mój brzuch było widać, ale generalnie nie możecie uwierzyć, że jest bardzo fajna. Chociaż ja muszę od razu przyznać, że ja nie jestem zwolennikiem WIG-u 20 jako indeksu w ogóle, o czym pewno może jeszcze dwa zdania powiem. Tym niemniej koszulka bardzo fajna. Mam taką samą koszulkę. Produkcja Tomasz Narkun, który również był gościem Janosika. Wszystkie odcinki Janosika możecie znaleźć na YouTubie. Wystarczy subskrybować kanał Finaxa. Jest już chyba, to jest 30. rozmowa, o ile dobrze liczę, więc trochę się tego nazbierało. I na odwrocie tej koszulki jest hasło Buy the Dip. Myślisz, Przemku, że to już jest dno na giełdzie polskiej? No widzisz, ja nie prognozuję generalnie, więc trudno mi powiedzieć, natomiast na pewno gdzieś tam szukamy, tak? Czy to było, czy to będzie za chwilę, czy jeszcze mamy pół roku słabe, to nie wiem. Ale faktycznie wyceny niektórych spółek zaczynają być ciekawe, choć oczywiście jak to w życiu wyzwań jest pełne mnóstwo. No dobra, to zacznijmy od początku, czyli od tego, jak twoja przygoda z rynkiem kapitałowym się zaczęła. Jak się znalazłeś w tej koszulce, którą masz teraz na sobie? Co było genezą?
Tak, geneza była w sumie dosyć śmieszna. Generalnie rok 91 to jest giełda w Polsce, która się otworzyła, a to była moja druga, trzecia klasa liceum, gdzie ja nie wiedziałem w sumie, co chcę robić. Tak? Byłem na podstawowym profilu z poszerzonym niemieckim, miałem iść na germanistykę, ale to tak jakoś mnie to nie kręciło. A tu nagle w tak zwanym dzienniku telewizyjnym, to chyba tak się wtedy nazywało, poszła informacja, że 5 spółek zostało pierwszy raz, było dotowanie w 91 roku. No i zaciekawiło mnie to. I zacząłem kopać, tak? Znaczy ja to pamiętam, ty pewno też to pamiętasz, młodsi nie pamiętają, ale wtedy nie dosyć, że nie było internetu, to nie było żadnych książek o giełdzie, tak? Jedyną wiedzę, którą się czerpało, to była Rzeczpospolita, może tak, jeszcze w tym momencie parkietu nie było. Także zacząłem po prostu kopać, zafascynowało mnie to. W 92 mogłem już założyć rachunek maklerski, więc były pierwsze sukcesy. Też tego nie pamiętamy, ale zmienność wtedy plus 5% WIG-u, bo WIG-u 20 nie było. To był, no może nie standard, ale generalnie rzecz, która się zdarzała wcale nie raz w roku. Pierwsze sukcesy, pierwsze porażki, potem był oczywiście Bank Śląski, słynne 3 akcje. Wtedy poznałem, że jednak są na rynku równi i równiejsi, że nie wszyscy mogli zarejestrować, zdążyli zarejestrować te akcje przed debiutem. Między innymi ja nie zdążyłem. No i tak się potoczyło generalnie. Także całe szczęście, bo dzięki temu robię w życiu to, co lubię. A tak bym pewno skończył na tej germanistyce, gdzie no pewno byłoby różnie. Ale wiesz co, Przemku, muszę cię dopytać, bo jesteś pierwszą osobą, która zaczynała chyba tak samo dawno jak ja, przynajmniej się do tego przyznaję, bo niektórzy w wieku nie podają, ale ja też zaczynałem od tego Banku Śląskiego, też od tej pierwszej hossy i potem wielkiej Bessy. Pamiętasz, po ile sprzedałeś, po ile wyszedłeś z tego Banku Śląskiego? Oj, wiesz co, bo on wchodził po 6 milionów 700 chyba jakoś tak, nie? Bo było 500 tysięcy się kupowało, pierwsze tak, dotowanie 6,75. To ja podejrzewam, że koło 4. Nie chcę skłamać, okay. ale koło 4. Tam czekało się bardzo długo na tą rejestrację generalnie. No i z tego, co pamiętam, to trend był taki jak obecny na WIG-u, czyli generalnie w dół, tak? To dla niewtajemniczonych to było jeszcze przed denominacją, czyli po denominacji to byłoby tak, że akcje Banku Śląskiego, których mogliśmy mieć 3, każda dorosła osoba. Ja wtedy jeszcze nie byłem dorosły, więc pewnie oboje graliśmy rodzicami i ich kasą. Rodziców i świętej pamięci babcie, więc miałem 12 akcji. A no to byłeś potentatem. W IPO, czyli w tym w prywatyzacji było po 50 zł na dzisiejsze, a debiut był, o ile pamiętam, po 675 zł na dzisiejsze. I to był debiut jednocześnie był szczytem, to był taki symboliczny chyba szczyt tej pierwszej hossy na polskiej giełdzie, potem były spadki. Ja sprzedałem poniżej chyba 400, 320 parę, ale fajnie, że możemy sobie te czasy wspominać, bo mało już jest na rynku ludzi, którzy przetrwali jeszcze w miarę dobrym zdrowiu i pamiętają, co się wtedy działo. Dobra, Przemek, to teraz się pochwal, z czego byś miał emeryturę? Pewno nie za wielko będę miał z ZUS-u, tutaj złudzeń nie mam generalnie. Wiem, że różni ludzie różnie myślą, ale ja bym jednak na ZUS specjalnie nie liczył, tak? Więc ja, ponieważ aktywnie inwestuję od kilku lat generalnie się z giełdy utrzymuję mniej lub w mniejszym lub większym stopniu, no to odpowiedź jest prosta. Generalnie zakładam, że będę miał to z giełdy. Pewno portfel mój będzie jakoś tam się przeważał w kierunku spółek dywidendowych, żeby te stałe przepływy sobie jakoś zapewnić. Pewno jakieś nieruchomości, które też mają dawać jakiś stały flow pieniędzy. Więc tutaj nie mam jakiejś cudownej recepty ani cudownego pomysłu. Natomiast myślę, że to, co jest istotne, to chyba, żeby odkładać małymi kwotami. Ja jednak to pamiętam, jak oczywiście, że ten Bank Śląski mi pomógł, tak, bo nawet to przebicie, to były całkiem duże pieniądze, tak, te 20 kilka lat temu, czy 30 prawie lat temu, tak naprawdę za chwilę będzie, już nie 20 kilka, tylko 30. I jeżeli się będzie odkładać i jakoś sensownie, czy pasywnie, czy aktywnie inwestować, no to jest szansa na zbudowanie kapitału, no bo magia procentu składanego, no to jest po prostu ósmy cud świata prawdopodobnie, tak? Jak ktoś nie wierzy, niech sobie do Excela to wrzuci i fajną formułę zrobi, co by było, jakby na IKE czy IKZE odkładał przez 25 lat,
te pieniądze, które można, czyli to chyba jest suma w tym roku pewno z 20 kilka tysięcy i tylko po 5% zysku, no to naprawdę uczciwa kwota wychodzi. Więc generalnie jakby na pewno z tego co robię, tak? Więc być może ja nie będę miał tej emerytury w tym rozumieniu, że no ja to lubię, lubię inwestować, więc dla mnie to jest pewna przyjemność. Pytanie, czy ja pracuję tak naprawdę, skoro robię to, co lubię. No to jest już filozofia troszeczkę. No to jesteś szczęściarzem, że łączysz hobby z pracą. Rozumiem, że to regularne inwestowanie, to my też zachęcamy w Finaxie zawsze do tego, ale najpierw trzeba chyba sobie zbudować taką poduszkę finansową, która by nas zabezpieczała przed jakimiś takimi różnymi niespodziewanymi wydarzeniami. Czy masz taką poduszkę? Jeśli masz, to w czym ją lokujesz? Pełna zgoda, że trzeba taką poduszkę mieć, oczywiście. Na pewno u mnie jest to prostsze, ponieważ no ja w pewien sposób, ponieważ operuję na kapitale, to generalnie zawsze muszę trochę tej gotówki wolnej mieć i nie ukrywam, że ja lubię wolną gotówkę. Oczywiście biorąc pod uwagę, że mamy 11% inflacji, to różnie można na to patrzeć, ale po pierwsze daje mi to dużą siłę jakby taką spokoju, tak? Ja mogę spać w nocy, bo się nie muszę przejmować, że jak będzie mi się samochód zepsuje i będę musiał kilka tysięcy złotych na naprawę wydać, to nie będę miał z czego, tak? Także oczywiście mam tą świadomość, że trochę tracę na tej inflacji, no ale dzięki temu też jestem w stanie w miarę sensownie przerzucać i alokować te środki, tak? Bo powiedzmy nieruchomości oczywiście to no nie są płynne, nie ma co ukrywać, natomiast już akcje czy obligacje pewno w moim wypadku też nie do końca, bo ja często inwestuję w mniejsze podmioty, więc jak to zawsze mówię, że w małe spółki się inwestuje fajnie, bo zawsze można w nie wejść, nawet skubiąc po te kilkadziesiąt akcji po kilkanaście złotych, no ale z wyjściem jest troszeczkę wtedy gorszy problem, jak nie ma płynności. Natomiast no, mogę sobie ten portfel jakby alokować, więc generalnie jakby ta moja poduszka finansowa to składa się z tego, że trzymam jakąś tam gotówkę w jakiejś tam krótkoterminowych lokatach, czy w czymś takim, które w każdej chwili mogę zerwać i ewentualnie albo przeznaczyć je na kolejny dokup akcji, jeśli będę uważał, że wszystko idzie w tym kierunku, co powinno, albo mieć właśnie to na te niespodziewane wydatki, które zawsze się mogą przecież zdarzyć i zdarzają przecież. No dobra, to trochę tam wybrzmiało z tego, co do tej pory mówiłeś i z tego, co jak obserwuję twoją działalność na Twitterze przynajmniej, ale kolejne pytanie tradycyjne Janosika to jest aktywnie czy pasywnie? No dobrze, to teraz będzie, no bo nie ma co ukrywać, ja aktywnie, tak? Ale co to znaczy aktywnie? Aktywnie w rozumieniu selekcji spółek, nie aktywnie w rozumieniu day tradingu, tak? Na day tradingu, na... Nie wiem, czy słowo spekulacja jest idealnym słowem, bo ono może mieć takie pejoratywne znaczenie. W moim rozumieniu nie ma. Ale nie spekuluję, nie jestem day traderem, nie kupuję na otwarciu, a sprzedaję po 2 godzinach, nie wykorzystuję tej takiej krótkoterminowej siły relatywnej. Dlaczego? Bo nie potrafię tego robić, bo to nie jest zgodne z moim jakby modelem inwestowania i z moją psychiką, tak? Co tu dużo powiedzieć, trochę jestem leniwy, mi się nie chce spędzać ileś godzin wpatrując się w te kreski przed monitorem, to wolę wziąć i poczytać książkę, czy już to już takie trochę perwersyjne, ale nawet sprawozdanie finansowe powiedzmy zamiast. Możesz potem zasnąć po lekturze takiego sprawozdania? No wiesz, no zależy jakie, bo są takie sprawozdania ciekawych spółek, które teraz, szczególnie sprawozdanie z działalności, gdzie są różne fajne zdjęcia i są przyjemne, tak? Ale poważnie tak, mogę zasnąć, chociaż jak niektóre czytam, to włos się jeży na głowie, to też prawda. Więc generalnie jakby ja inwestuję oczywiście aktywnie. Natomiast oczywiście jest pytanie, co jest dobre dla kogo, tak? I ja mam takie przeświadczenie, że tylu ilu inwestorów, tyle jest strategii inwestowania i nie ma czegoś takiego jak dwie identyczne strategie, a nawet jeżeli one są, to ludzie, którzy po prostu je robią, no to generalnie podejmują inne decyzje, mają inną psychikę i inne emocje nimi rządzą. Więc w tym momencie wydaje się, że dla mnie najlepsze jest to aktywne inwestowanie, ale dla dużej części ludzi, tak jakby pewno statystycznie, prawdopodobnie pasywne będzie lepsze, choć ja oczywiście zawsze mówię, że i to jest pewien problem, że to nie ma nic za darmo, tak, bo my mamy taką sytuację, że mówimy, ach, pasywnie sobie zainwestuję, wszystko okej, tak, tylko że ludzie inwestując obojętnie, czy aktywnie, czy pasywnie, mogą też inwestować zupełnie nieświadomie, nie wiedząc w co inwestując, tak, ja mam znajomych, którzy zainwestowali w fundusze surowcowe, no ale oni mi nie są w stanie powiedzieć, czy tam jest złoto, czy tam są jakieś rolne, towary, cokolwiek, tak? No,
Przyszedł, mają rachunek w banku, tak, oczywiście, tak, przyszedł doradca, zachęcił, pokazał tutaj stopy zwrotu za ostatnie 3 lata, wszystko fajnie i włożyli. I okej, no tylko, że tutaj ta nieświadomość może kiedyś kosztować, więc ja zawsze zachęcam, obojętnie czy aktywnie, czy pasywnie, jeżeli inwestujemy, jeżeli chcemy z tego mieć kiedyś emeryturę, no to przynajmniej poświęćmy tyle czasu, ile czasu poświęcamy, nie wiem, na wybór samochodu, jak go sobie kupujemy, na wybór chociażby telewizora, tak? Przecież robimy wtedy wielki screening w internecie, tak? I chodzimy do salonów, jeździmy, sprawdzamy, rozmawiamy z kolegami, tak? A tutaj często się dzieje tak, że po prostu podejmujemy decyzję, bo doradca z banku czy z jakiegoś innego podmiotu nam coś powiedział, a my w to wierzymy. To może być ciężkie, ale oczywiście to jest też prawda, że dla większości osób statystycznie prawdopodobnie pasywne inwestowanie będzie korzystniejsze, no bo no nie mają tych umiejętności, tej wiedzy, albo też nie mają po prostu na to czasu, bo zarabiają pieniądze w swojej pracy. No dobra, to w kolejnym pytaniu się wytłumaczysz z koszulki, globalnie czy lokalnie? WIG 20, czyli już mamy odpowiedź, tak? Lokalnie. No oczywiście tutaj możemy pewno, można dostać strzał między oczy, mówiąc, że przecież jest home bias, generalnie to wspieranie lokalnych, zamykanie się na rynki zagraniczne jest błędem. Ja uważam, że nie, ale dlaczego? Dlatego, że po prostu to jest mój ten krąg kompetencji, tak? Ja się znam na spółkach polskich, ja jestem w stanie ocenić, jak one sobie na rynku polskim radzą, lepiej czy gorzej. Ja jestem w stanie dotrzeć do zarządów, porozmawiać z nimi, przeczytać ze zrozumieniem sprawozdania i przeczytać ze jakby również te wszystkie projekcje, tak? Jakieś raporty analityczne, jak się rynek rozwija i tak dalej, tak? No w wypadku spółek zagranicznych dla mnie to jest niemożliwe, tak? Mamy tutaj kolegów, którzy też byli chociażby na Wall Street i prezentowali, jak wybierać spółki amerykańskie. Ja powiem uczciwie, jeżeli ktoś to robi i potrafi, to ja ich podziwiam, bo ja po prostu w tym mojej analizie fundamentalnej ja zupełnie nie widzę tej mojej, gdzie mógłbym mieć moją przewagę tak naprawdę nad rynkiem, tak? Uważam, że mam jakąś tam, mogę mieć tą przewagę na rynku polskim w małych spółkach, natomiast czy ja lepiej ocenię, czy Netflix się będzie rozwijał? No Netflixa może celowo, bo możemy sobie zobaczyć, ile ludzie akurat na Netflixie stracili w ostatnich miesiącach, bo to spektakularny zjazd. Ale czy ja jestem w stanie lepiej ocenić, czy ten Netflix będzie dobrą spółką na przyszłość, czy złą w stosunku do tego, jak to robią analitycy w Stanach? Ja uważam, że nie. Natomiast oczywiście no to są koszty, tak? Koszty są takie, że mimo że ten WIG 20, który tutaj dumnie reprezentuje, wolałbym, żeby to był WIG albo SWIG, szczerze mówiąc, to by mi o wiele bardziej odpowiadał, bo to jest troszeczkę mój styl inwestowania. Inwestuję raczej w mniejsze podmioty, które jeżeli kiedyś wejdą do WIG-u 20, no to znaczy, że ja wygrałem, tak? Bo to, jeżeli ja zainwestowałem, jak one były przed SWIG-iem, a one wejdą kiedyś do WIG-u 20, no to jestem wygrany, bo ta kapitalizacja po prostu no, będzie się musiała zwielokrotnić, tak? Więc tak to wygląda, więc bazując na tym, że mam ten mój krąg kompetencji, który się ogranicza do polskiego rynku, no to dlatego po prostu lokalnie, a nie globalnie. No i historycznie wiemy przecież tak naprawdę, że w 92 roku, nie mówiąc o tym, że tego słynnego internetu nie było, bo to, co było, to trudno nazwać, no to pamiętajmy, że nie było w ogóle szans na inwestowanie zagraniczne, tak? To jest to, co się wydarzyło, to jest kwestia kilku ostatnich lat. Nie wiem, Przemku, czy pamiętasz, jakie prowizje się opłaciło, jak się składało zlecenia, ale no to było po 2% od każdej, tak? I trzeba było iść fizycznie złożyć, a ci, którzy już mieli bogatszy portfel, to ewentualnie mieli szansę się dodzwonić na jedną linię, więc to prawdopodobnie to też bywało różne. Telegazeta była super, nie? Tak. To prawda. No, jakby teraz ten i dostęp do informacji, i dostęp też do możliwości transakcyjnych jest zupełnie inny, więc ja się trochę wychowałem na inwestowaniu lokalnym, gdyż jeszcze wtedy też tych możliwości nie było. No dobrze, to skoro tak Polska ci jest bliska, mnie w sumie również, to jakbyś mógł jedną rzecz zmienić na tym polskim rynku kapitałowym, bo też często poza anteną rozmawiamy i też narzekamy. Wybierzmy taką jedną rzecz, którą byś chciał zmienić. Nie wiem, czy by się dało, ale chciałbyś zmienić, żeby ona miała dobry wpływ na polski rynek. Fajnie, to ja moglibyśmy o tym osobny program zrobić i byłby pewno sporo dłuższy niż najdłuższe. Jedną.
No ja jestem osobą, która bardzo krytycznie ocenia nadzór nad polskim rynkiem kapitałowym. Więc ja bym powiedział, jeżeli bym musiał wybrać, to ja bym z chęcią, brutalnie mówiąc, prawie tak troszeczkę, ale też przekornie, zaorał generalnie działy nadzoru i w KNF-ie, i w GPW i zrobił to wszystko od nowa po to, żeby inwestorzy indywidualni mieli poczucie, że naprawdę są chronieni, że to naprawdę nie, żeby tego, z tej koszulki, żeby tego banana właśnie usunąć, tak? Bo ten banan jakby odzwierciedla różnego typu powody, dlaczego on tam się znalazł, ale jednym z nich jest to, że nadzór nad polskim rynkiem kapitałowym, getbacki, kryzysy, można wymieniać te wszystkie spółki. Takie rzeczy oczywiście się będą zdarzać, to jest jasne, w Stanach też się zdarzają, tak? Tylko Madoff dostał 150 lat po roku bodajże, tak? Od afery, a getback do dzisiaj tak naprawdę tylko ludzie potracili pieniądze, a ci, co mieli zarobić, to trochę tak wygląda, jakby zarobili. Więc tutaj na pewno jest dużo do poprawy. Może z tym zaoraniem oczywiście przesadziłem i celowo tak sprowokowałem, ale problem jest, ja powiem uczciwie tak, ja pisałem kilka razy do KNF-u i do GPW, no i odpowiedzi niestety są takie na poziomie biurokratyzacji, która ma tylko spowodować to, że generalnie człowiek po którymś piśmie już następnego nie wyśle, bo wie, że to nie pomoże. Także myślę, że gdyby to było, to by bardzo długoterminowo bardzo pomogło. Tak, ja wiem, że ludzie by domówić, że po latek belki trzeba znieść, tak, i tak dalej, ale długoterminowo, jeżeli byłoby zaufanie do tego rynku, to myślę, że to by o wiele bardziej pomogło niż to opodatkowanie, które jest lub którego ma nie być, bo to też przecież była taka sytuacja, że obiecywano nam, że podatek belki zostanie zniesiony, potem, że na te inwestycje długoterminowe, potem, że przecież jest strategia, potem mamy kolejnego pełnomocnika do realizacji strategii, potem znowu był kolejny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także, że tutaj nie ukrywam, że zresztą to czasami się przebija w moich tweetach, że ta ocena jest bardzo, bardzo, bardzo słaba jakby, tak? Dobra, zauważyłem, nie komentuję, Finans jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, pozdrawiamy regulatora, zobaczymy, czy odsłuchał, czy nie. Jak się zmieni ton odpowiedzi na twoje pisma. Powiedz Przemku jeszcze twój taki największy błąd, bo jak tyle lat na rynku jesteś, to zakładam, że jakiś błąd popełniłeś inwestycyjny, to podziel się z nami. Błędów było mnóstwo. Błędów było mnóstwo i były też takie błędy, gdzie generalnie stan rachunku, znaczy może nie stan rachunku, bo ja konta nigdy nie wyzerowałem, ale stan inwestycji spadał do zera, ale to myślę, że może inaczej. Moim największym błędem inwestycyjnym było to, że nie kupiłem IPO akcji Dino. Dlaczego? Dlatego, że ja jakby z punktu widzenia mojej historii pracy, to pracowałem w tym biznesie, w sensie nie w Dino, ale w dwóch spółkach, które generalnie były konkurentami Dino. No i w związku z tym, że pracowałem w finansach, w audycie, no to ja jakby no trochę nieskromnie powiem, że rozumiem ten biznes, jak to działa, rozumiem, jak działa Dino, jakie ma przewagi konkurencyjne, to wszystko przeanalizowałem, wszystko zrobiłem i na końcu co? No na końcu zabrakło mi tych cojones i nie kupiłem. Dlaczego? Bo za droga, bo CZ30 czy tam 40 czy ile tam był, bo to się tak nie da, oni nie będą rosnąć do nieba, bo Biedronka ich zniszczy, bo Lidl, bo coś tam. No generalnie wiadomo, zawsze tych ryzyk jest bardzo dużo i tutaj tak naprawdę mam i do dzisiaj nie potrafię zainwestować tą spółkę, to już jest w tej mojej psychice, że teraz jest jednak za drogo. Nie, po te 35 zł to było ok, ale po te 300 to jednak nie. Przy 100 i przy 200 mówiłem mniej więcej to samo, tak? I ja już się pogodziłem, że obserwuję tę spółkę, dobrze jej życzę, trzymam kciuki, żeby mi się udało, żeby prześcignęli Biedronkę, no ale już psychika, ta moja psychika no wygrywa ze mną, tak? Nie pozwala mi zainwestować, a ja też nie chcę robić czegokolwiek przeciwko sobie, bo wiem, że to nie działa, tak? Więc to jest takie trochę śmieszne, że największą chyba porażką inwestycyjną było to, że nie zarobiłem kupy pieniędzy, które mógłbym zarobić, mając wszelkie informacje de facto, jakby czując się pewnie na tym polu, nie wszedłem do gry, nie byłem w stanie rzucić pieniędzy na stół i powiedzieć, że kupuję. To na koniec jeszcze dorać, widzę z tyłu masz piękną biblioteczkę, jakbyś mógł jedną pozycję książkową doradzić. Okay, to chyba w tą stronę chyba się przesunę, tak, jest, tak. Ja bym powiedział tak, w sumie to nieważne co, ważne, żeby czytać. Wydaje mi się, że w obecnym świecie jest troszeczkę tak, że my jakby
jako społeczeństwo oglądamy dużo telewizji, jakichś YouTube'ów, takich rzeczy, natomiast zdecydowanie za mało czytamy. Tak? Czytanie, obojętnie jakby nie spojrzeć, rozwija słownictwo, intelekt, jest jakimś wyzwaniem. Więc generalnie to, co kto przeczyta z inwestycji, wydaje mi się, że w dużej mierze będzie fajne. Natomiast jakbym miał jedną książkę polecić, ja tutaj sobie ją zaraz wezmę, to będzie, nie wiem czy to, poczekaj, tu, tak, chyba widać, tak? Philip Fisher, Zwykłe akcje, niezwykłe zyski. To jest książka, która została jakoś ostatnio odświeżona. Ja ją kupiłem jeszcze, o, tu mam, poczekaj, jeszcze, tu mam taką starszą wersję. A tak naprawdę pierwszy raz przeczytałem ją w języku angielskim, no co tu dużo ukrywać, ściągając z jakiegoś pirackiego PDF-a, chyba w latach 90., bo książka generalnie książka powstała ponad 50 lat temu. Fisher jest takim niedocenianym fundamentalistą, trochę przynajmniej dla tych ludzi, którzy głęboko w tym nie siedzą, a to jest tak naprawdę facet, z którym Warren Buffett się konsultował, tak? Który jak przeczytał książkę Philipa Fishera, no to stwierdził, troszeczkę zmienił swoje inwestowanie, tak? To jest bardzo fajna książka właśnie dla ludzi, którzy chcą wybierać dobre spółki na długi okres, tak? I mimo, że tam są rady sprzed 50 lat, no to one, jeżeli je odpowiednio przeczytamy, zrozumiemy i odniesiemy je do obecnego świata, do tego, co się dzieje, no to powinna nam pomóc w zrozumieniu tego, jak działa spółka, jak działa giełda, gdzie są przewagi konkurencyjne, tak? Bo ja tak naprawdę, to co ja robię, ja staram się analizować spółki, wyszukiwać ich przewagi konkurencyjne i się zastanawiać, czy ta spółka może urosnąć razy X w ciągu następnych, nie wiem, 5-10 lat. To jest oczywiście troszeczkę spekulacja, bo tego nie wiemy. Ale jeżeli głęboko w to wierzę i wydaje mi się, że moje wyniki to jakby potwierdzają, że jeżeli spółka jest w stanie, jeżeli ma przewagę konkurencyjną taką rzeczywistą, wypracowaną przez siebie, no to ona będzie w stanie się rozwijać w każdych warunkach. Tak? To jest trochę tak, jak zawsze, kto wychodzi z kryzysu najsilniejszy, no ten, który był wcześniej najsilniejszy i potrafił tymi przewagami konkurencyjnymi sobie jakby pole gry zorganizować. To tutaj mamy tak naprawdę pokazanie i odkrycie tego, na co powinniśmy zwracać uwagę, na czym się powinniśmy skupiać, ale też tam są fajne rzeczy mówiące o tym, na przykład, czego powinniśmy unikać. Tak? Także mimo, że książka Philip Fisher już, nie wiem, 20 lat albo prawie 20 lat nie żyje, więc on już nie napisze wznowienia, ale bardzo fajna książka. Ja jeżeli miałbym wybierać książkę, która mnie ukształtowała, to chyba ta, bo ona też pokazała, że można inwestować w wartość, ale można inwestować również w spółki wzrostowe. Ale najlepiej, jak spółki wzrostowe mają tą wartość. To jest takie pomieszane z pomplątaniem. Wydaje się, że to jest niemożliwe, a tak naprawdę te spółki wzrostowe, które mają wartość, no to są ci jednorożcy słynni. No właśnie, a Apple to jest wzrostowa czy wartościowa spółka? No dla mnie to jest połączenie, tak? Czyli mówimy o tym, że tak naprawdę na dzień dzisiejszy to jest spółka, która jest cały czas wzrostowa, ale w wartość, tak? To nie jest coś obiecywania zysków, które się pojawią za dziesiątki lat. To nie jest to, że inwestujemy, że jakby rozwijamy biznes, rośniemy, zyski przyjdą później, bo to jest bardzo sexy, tylko w dużej części się okazuje, że te zyski nie przyszły później, tak? I to jest ten problem, a wiadomo, to teraz mamy jeszcze erę wysokich stóp procentowych, to oczywiście tutaj jest problematyczne, tak? Ale dla mnie Apple na pewno jest spółką taką, dobrą spółką, cały czas wzrostową, która ma bardzo dużo wartości w sobie i dlatego od wielu lat rośnie tak naprawdę. Przemku, bardzo Ci dziękuję. To przyznam szczerze, że to była jedna z ciekawszych rozmów Janosika, jaką odbyłem w ostatnich miesiącach, także wielkie dzięki. Jakby też tak uważacie, to dajcie kciuka w górę na YouTubie. Musimy jednak trochę te społeczności zbudować tutaj, także wiem, że mówiłeś tam o YouTuberach troszeczkę, ale sytuacja medialna jest jaka jest, kanały dotarcia są jakie są, więc po prostu są nowoczesne kanały, nie ma Telegazety już teraz, nie ma.
Telegazety nie ma, tak, to prawda. Ja na przykład powiem, że z tych nowoczesnych kanałów, to ja się zakochałem w podcastach, tak? To jest faktycznie coś takiego fajnego, gdzie człowiek może wykorzystać, jadąc samochodem, czy powiedzmy pociągiem, czy komunikacją miejską, może sobie włączyć i spokojnie posłuchać. Takie troszeczkę radio nowoczesne, tak naprawdę można by powiedzieć, tylko że odtwarzamy wtedy, kiedy chcemy i kiedy nam jest wygodnie. Także, Dokładnie, to nie jest tak, że jestem zupełnie przeciwny. Ta rozmowa też jako podcast jest dostępna na wszystkich chyba w sumie możliwych źródłach pobierania podcastów, więc polecamy, subskrybujcie nas, nie ominiecie żadnego kolejnego Janosika. Ta rozmowa chyba była dowodem, że warto słuchać rynku, a wnioski wyciągać samemu, ale warto się rozwijać i czytać. Dzięki Przemku, dziękuję jeszcze bardzo. Raz. Dzięki.